Radosław Sebastianiuk. Panie radny, dzisiaj podczas sesji wręczył pan radnym drobne upominki. Upominki związane zarówno z gminą Zalesie, gminą Terespol, ale również dotyczące historii rocznicy, którą w tym roku obchodzimy. Jaka to rocznica, do czego dotyczą upominki i być może właśnie kilka słów o tym wydawnictwie, które pan dzisiaj rozdawał. Bardzo było mi miło przekazać właśnie ten, jak pan nazwał, upominek, ale to publikację, ten folder dotyczący wojny 1920 roku, która między innymi przebiegała przez nasz teren. Konkretnie mówimy o gminie Zalesie, ale też to były sąsiednie tereny, teren całego powiatu. Tutaj szczególnie skoncentrowaliśmy się, czy jest opisany termin od 1 do 7 sierpnia i to konkretnie dotyczyło Terespola przez Zalesie, Mokrany, aż do Białej Podlaskiej. Chciałbym tutaj podziękować i powiedzieć coś o autorze, którym jest pan Wojciech Kobylarz, który oprócz swojej pracy zawodowej zajmuje się historią, jest takim naszym tutaj lokalnym regionalistą i publikacje, które wydaje, są bardzo cenne i za to mu dziękujemy. I to też ta publikacja była z jego inicjatywy przy jakimś wsparciu Bractwa Kurkowego. Gdzie to wydawnictwo można będzie nabyć? Jak będzie dystrybuowane? Bo widzę, że pan radny ma jeszcze kilkadziesiąt. Tak, mam jeszcze to wydawnictwo, także myślę, na pewno ono będzie też u autora jest dostępne, ale ja jak najbardziej też mam do dyspozycji, także osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu, czy myślę, że tutaj nawet w biurze rady będzie możliwość właśnie pobrania takiej publikacji. Czy jakaś uroczystość z tym związana będzie szykowana? Właśnie, planowaliśmy uroczystość, ale niestety ta cała sytuacja z koronawirusem zablokowała to nam w pewien sposób i pewnie w późniejszym terminie planujemy coś takiego przeprowadzić. Również jest pocztówka. Tak, bo mogę tutaj powiedzieć, że to się zaczęło w sumie w 2018 roku. Tak, przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wtedy to jeden z mieszkańców zgłosił, że posiada, można powiedzieć, no, zabytkowy w pewien sposób pomnik, który gdzieś mu udało się przechować przez ileś lat, a który też był właśnie wykonany przez Związek Strzelecki z Mokranowych. No to szczególnie nas wtedy to ruszyło i poczuliśmy obowiązek, że musimy coś z tym zrobić. I tak powstała przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości pomysł, żeby ponownie go gdzieś usytuować. Przy tej okazji wykonaliśmy też tablicę pamiątkową na setną rocznicę odzyskania niepodległości. No i wtedy też i pan Wojciech Kobylarz był obecny na tym spotkaniu. Mówimy o Zalesiu w tym momencie, prawda? Nie, to było w Mokranach. Właśnie. Tak, dokładnie. To miało miejsce w Mokranach, bo tych uroczystości w 2018 roku było wiele. Ale właśnie tą jedną z nich była ta uroczystość w Mokranach i mówię, wtedy to się zaczęło i później efektem tego, myślę, też był ten kolejny, ten folder i te kolejne może wydarzenia, które będą miały miejsce w związku z i teraz Bitwą Warszawską, tak, której tutaj te walki poprzedzały Bitwę Warszawską też i taki był cel, no, utrzymać linię Bugu o ten tydzień, żeby jeszcze tam Warszawa mogła się przygotować i tak też było. Tak. To wtedy głównodowodzącym był generał Sikorski, też wiadomo znany generał, i który później już po 7 sierpnia awansował na dowódcę całego frontu.